Witam Cię serdecznie w moim 28-dniowym wyzwaniu. Dzisiaj już jest dzień 8, czyli pierwszy dzień nowego tygodnia. Ura, nowy tydzień. Czuję się bardzo dobrze. Wiem, że ten sposób odżywiania służy bardzo mojemu ciału. Czuję się... Czuję, nawet powiedziałabym, że czuję zmiany w komórkach. Czuję się lżejsza, czuję się energetyczna. Myślę, że ten kryzys, który miałam, taki lekki kryzys w ostatnich 2 dniach, już się skończył. Wczoraj mówiłam Ci o moim koktajlu, takim czekoladowym koktajlu z kakaem na bazie mleka migdałowego. Ten koktajl był tak bardzo bogaty dla mnie, że wypiłam tylko połowę, a resztę zostawiłam sobie i wypiłam go dzisiaj na śniadanie. A w zasadzie nie wypiłam, ponieważ był taki gęsty, zjadłam łyżeczką jako deser. Bardzo smaczny, bardzo polecam. Jeżeli nie wiesz, o jakim koktajlu mówię, zaglądnij proszę na moje wideo z dnia 7. Natomiast dzisiaj jest wieczór i przygotowałam sobie nowy koktajl na bazie mleka migdałowego. Wykorzystałam to mleko, które mi zostało od wczoraj. Tym razem jednak je przecedziłam, ponieważ chciałam coś do picia, a nie do jedzenia. Oto ten koktajl. Spróbuję go teraz. Pyszny. Pyszny. Dam Ci przepis na niego. Jest to mleko migdałowe. Trochę lodu. Fajnie jest pić właśnie taki schłodzony ten koktajl. Zmrożone jagody i zmrożone maliny i garść szpinaku. I to wszystko zblendowałam sobie w blenderze. Pyszne. Polecam. Powiem Ci, że te moje filmiki wywołują bardzo ciekawą reakcję osób z mojej listy mailingowej, ponieważ wczoraj wysłałam maila do całej mojej listy odnośnie tego wyzwania z zachęceniem do podjęcia, tym razem 21 dni wyzwania, cokolwiek sobie osoba pomyśli, że chce przez te 21 dni zmienić w swoim życiu. Natomiast jeżeli chodzi o sokowanie, to dostałam takiego maila bardzo ciekawego. Tutaj osoba, która do mnie napisała, powiedziała, że więcej do niej listów nie przesyłała, ponieważ to jest totalna bzdura i jak mogę w ogóle wysyłać takie listy i takie informacje i że niszczę sobie zdrowie. Także są też takie negatywne komentarze i to wiem, że to jest normalne, że są i pozytywne, i negatywne. Ludzie różnie odbierają wyzwania i no i też różnie odbierają różne sposoby odżywiania, szczególnie jeżeli nie mają świadomości tego, jak soki wpływają na nasze ciało. Tak jak już powiedziałam wcześniej, w którymś moim wideo, ja zrobiłam, zanim podjęłam się tego wyzwania w tamtym roku, przeszukałam internet, znalazłam wiele wiadomości, oglądałam filmiki na temat właśnie sokowania, różne programy i zakupiłam odpowiedni program. Także dzisiaj, jeżeli się boicie, że za mało mam różnych składników, dzisiaj mam proteiny. To jest sok bogaty w proteiny z mlekiem migdałowym. Może jesteś ciekawa, jakie efekty to sokowanie wywarło na mojej wadze. Powiem Ci, że pierwszy tydzień zwykle jest taki, że tej wagi najwięcej ubywa. W tym tygodniu moja waga zmniejszyła się o 1,80 kg. Podczas poprzedniego sokowania w tamtym roku waga się zmniejszyła o 2,5 kg. W sumie w poprzednim sokowaniu moja waga się zmniejszyła około 5,5 kg. Wcale nie, znaczy myślę, że tak normalnie. I podejrzewam, że tym razem będzie tak samo. Zwykle jest tak właśnie, że w pierwszym tygodniu jest najwięcej, potem w drugim tygodniu jest troszeczkę mniej i przez ostatnie 2 tygodnie jest jeszcze mniej. Ciekawe, jak to będzie teraz. Startowałam z wagi 75,5 kg. Przy moim wzroście 1,64 m, czyli jak widzisz, mam trochę nadwagi. Dlatego też zdecydowałam się na ten sposób oczyszczania organizmu, ponieważ czułam się już za ciężko ze sobą. Potrzebowałam coś zmienić, natomiast jeżeli przyznam, że próbowałam dużo różnych rzeczy, bardzo zdrowo się nawet odżywiałam, niemniej jednak ta waga rosła, cały czas rosła powoli i systematycznie. Co roku przybywało mi coraz więcej kilogramów. I mimo, że pracowałam nad swoim ciałem, to się działo. Myślę, że może to być związane z menopauzą, ponieważ mam 56 lat, także myślę, że w tym okresie menopauzy jest trudniej stracić wagę. Hormony po prostu inaczej funkcjonują w naszym organizmie. To wszystko jest zaburzone i dlatego jest tendencja do przybierania na wadze. Także od tamtego roku zauważyłam, że soki bardzo fajnie wpływają na regulację też układu hormonalnego mojego. Zauważyłam to w tamtym roku właśnie po tym 28-dniowym sokowaniu. Później jeszcze w przeciągu ostatniego roku piłam soki, ale piłam okazjonalnie, czasami przez jeden dzień, czasami sobie wybierałam parę dni, ale nigdy nie przeprowadziłam tego procesu 28-dniowego. W tym roku zdecydowałam się na surowe odżywianie i bardzo fajnie mi na tym surowym odżywianiu szło. Dostarczałam sobie wszystkich składników, nie byłam głodna, byłam zadowolona z jedzenia, ale jedynym problemem, i myślę, że to dość takim uciążliwym problemem było to, że bodajże myślę, że to był trzeci tydzień, pojawiły się wiatry i były to bardzo nieprzyjemne w zapachu wiatry. I tak się utrzymało aż do końca tego mojego surowego odżywiania, a przeprowadziłam to surowe odżywianie przez 40 chyba 2 dni. I ostatni tydzień był bardzo uciążliwy z tymi wiatrami. W związku z tym postanowiłam to na razie zakończyć. Myślę, że wrócę do tego wegańskiego, surowego jedzenia. Być może, że wrócę zaraz po sokach, zobaczę. Tego jeszcze nie wiem, co zrobię po sokach. I to byłoby tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i oczywiście zapraszam Cię do komentowania, do wstawiania swojej opinii, do wstawiania swoich przemyśleń na temat 28-dniowego wyzwania. Możesz też zostawić swoje przemyślenia na temat dzisiejszego mojego filmiku. I jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia. Do jutra. Mówiła Barbara Łukowiak. Pyszny.